Dzięki Bogu mamy już piątek. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Z niecierpliwością czekamy na weekend i wasze opinie na temat niedzielnego show. Przyjacielu, nie dostanę od ciebie może siódemki? Wal się. Pokonany. Przepraszam. Potrzebuję pieniędzy na jedzenie. Co jest z wami, ludzie, nie tak? Chcę tylko coś zjeść. Zastanawiam się, dlaczego Liga Rugby znowu znalazła się na pierwszej stronie ze złych powodów. Dlaczego patrzymy na graczy rugby jak na wzory do naśladowania? Kim są prawdziwe wzorce? Dlaczego uważamy, że nie powinni wtrącać się w kwestie społeczne, które dotykają nas wszystkich? Nie mogę się doczekać. Witaj na antenie, Sam. Dziękuję za możliwość wyrażenia mojej opinii, Graham. Chciałbym odejść od kwestii graczy jako wzorców. Uważam, że wywieramy na nich zbyt dużą presję i na to, co robią w wolnym czasie. Chciałbym porozmawiać o relacji NRL z niektórymi zasadami. Proszę. Dzięki. Trzymaj się. Wskakuj. Nie mam dokąd iść. Siadaj, jest zimno. No dawaj. Nadal jesteś głodny? Tak. Weź to. Dzięki.
Ben? 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 Z kim przyjechałeś? Nie powiem ci. Tato, z kim przyjechałeś? Chodź i sama zobacz. Daj mi chwilę. Muszę ładnie wyglądać? Nie, możesz przyjść tak, jak jesteś. O Boże, to BK. Nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedział. Ben Kelly jest w twoim samochodzie. Tato, to super. Co robisz? Przykrywam go. Nie możemy zostawić legendy Origin takiej jak Ben Kelly na noc w garażu. Potrzebowalibyśmy podnośnika, żeby go wyciągnąć. Dam mu miękką poduszkę. Masz taką? Każda kobieta ma. Przywiozłem różne skarby z pracy, ale ty przebijasz wszystkie. Nie możesz mu jej dać. Czemu nie? Nie chcemy, żeby czuł się niekomfortowo. Bo teraz wygląda bardzo komfortowo. Daj mu poduszkę. Cholerny Ben Kelly. Dziewczyny będą zazdrosne, kiedy zobaczą mój status na Facebooku. Nie wstawisz tego. Pewnie, że wstawię. Nie chcę, żeby ktoś wiedział. Ma już wystarczająco problemów. Musimy mu pomóc, rozumiesz? Pewnie, masz rację. Przestań się ślinić. Pierwszy go zobaczyłem. Ben Kelly. Ben Kelly. Chodź już, mamuśko. Muszą się przebić. Niedźwiedzie są w desperacji. Czas już się kończy, ale może Kelly da radę. Jak to się stało? Co? Gość taki jak on kończy w taki sposób? Jaki? Jako bezdomny w naszym garażu. Dla każdego nadchodzą ciężkie czasy. Nawet medalista Dali M? Nie znają nic innego poza grą. Zjadamy ich i wypluwamy. Więc jaką szansę mają zwykli ludzie? Nie ma w tobie nic zwykłego. Masz 7,2 w skali Richtera. Spadaj. Mamie dawałeś 10. Nazywałem ją dekalogiem. Nie będziesz i dzięki Bogu nigdy nie byłem. Co z nim zrobimy, tato? Co by powiedziała twoja matka? Coś głupiego. Na przykład, dobry pan sprowadził go do nas i musimy to uszanować. Musimy mu pomóc. Niech ją błogosławi. Bezdomny czy nie, nadal jest przystojny. Co do cholery?
będziesz miał wspaniały poranek. Wiesz dlaczego? Bo poznasz dzisiaj prawdziwą legendę. Właśnie tak. Cholera. A to gnój. Tato? Tato. Kupujemy i sprzedajemy prawie wszystko. Nek! Nek! Poczekaj, poczekaj. Nie chcesz kupić odtwarzacza do kaset? Spadaj. Jesteś pewny? Zejdź mi z drogi. Jest tani. Powiedziałem ci, żebyś zostawił mnie w spokoju. Mam niezłe rzeczy. Nie jestem zainteresowany. Co się tu dzieje? Gdzie byłeś? Nie można się wysikać? Dlaczego odstraszasz moich klientów? Nie był klientem, tylko przejeżdżał jakiś świr. Oby nie. Masz coś? Pewnie, chodź, zobacz. Co myślisz? Co mam zrobić z tym gównem? Potrzebujesz pasera. Nie samochód, tylko rzeczy na pace. Odtwarzacze DVD, kaset, kolorowy telewizor z pilotem. Mam nawet mikrofalówkę. Same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy, pewnie. Ile byś dał? Od kiedy okradasz domy spokojnej starości? To moja sprawa, skąd to mam. Ile? Za oddanie urny po rodzicach? Cholera. To akurat nie jest na sprzedaż. Co ty nie powiesz? Przyda ci się na przyszłość. Odpuść mi, ile mi dasz? No co? Co jest w tym takiego śmiesznego? Zobacz, dopasowali mi pierścionek członka pierwszej ligi. Jak wygląda? Jesteś pasożytem, wiesz o tym? Przyganiał kocioł garnkowi. Daj mi spokój. Ile za te rzeczy? Nie dam rady więcej. $20? Dawaj, Nick, to jest warte ponad 50. 50? Musisz mi tyle dać, żebym to od ciebie wziął. Zajmuje mi tylko miejsce, spójrz na to. Żartujesz sobie? Odtwarzacze są warte 50 każdy. Gówno prawda, nie mów mi, ile coś jest warte. No weź, Nek. Proszę cię. Masz przesrany, wiesz? Masz szczęście, że wygrałeś nam miejsce w pierwszej lidze. Robię to tylko z nostalgii. Nie wydaj wszystkiego naraz i nie mów, że nic dla ciebie nie robię. Dzięki, Nek. Nie zbliżaj się do Lucky Leeds. Blegs, chodź i to zabierz. Chciałbym zgłosić kradzież samochodu. Niebieski złom. Jak mam pracować bez żelazka? Tato, zabrał urnę mamy. Kto kradnie urnę? Nie wiem. Może myślał, że to wazon. Gówno prawda. Nie możesz się cały czas za niego wstawiać. Jest śmieciem. Nie jest tym samym człowiekiem, za którego go mieliśmy. Musisz zadzwonić na policję, albo sama to zrobię. Jeśli czujesz, że to gra tobą, możesz zakazać sobie wstępu do budynku. Tak, skarbie, dawaj dalej. Pora na ciebie. Daj mi sekundę, Shero, udało mi się. Tylko jeden raz. Teraz, Ben, dajcie mi moment. Idziemy. Jeszcze chwilę. No już. Zabieraj łapy. Wstawaj. Nie dotykaj mnie. Wal się, Shero.
Teraz oficer Sheridan, Ben. Nie gramy już w jednej drużynie. Dosyć to oczywiste. Odwal się. Dotkniesz tych pieniędzy, to cię zabije. Komisariat policji w Gladstone. BK. Mógłbym poprosić o autograf? Pewnie, czemu nie? Jak się nazywasz? Posterunkowy Riley, a imię Mick. Chciałem być jak ty, kiedy byłem dzieckiem. Tak? Co się stało? Dorosłem. Miło było poznać. Chodź, draniu. Co? Skakuj i kupię ci kawę. Na pewno nie jesteś gejem? Skakuj i sam się przekonaj. Gdybym chciał cię wykorzystać, zrobiłbym to wczoraj, zanim nas okradłeś. Niech ci będzie. Skoro nie masz dokąd iść, jesteś nam winien chociaż kawę. Otwórz schowek. Po co? Nie mam pistoletu. Otwórz go na Boga. Wyjmij to. Otwórz kopertę. Mnóstwo kasy. To prawda. Nie muszę ci nic robić, co nie? Nie. Mówiłeś, że lubisz kobiety. Racja. Jaka jest twoja historia, staruszku? Czemu miałbym mieć historię? Tacy jak my zawsze mają. Cholerna przysięga. Myślałem, że postawisz mi kawę. Postawiłem. Zrobiłem to z kawy z supermarketu. Wiesz, że niedaleko ciebie jest więzienie dla kobiet? Nie przywiozłem cię tutaj, by podglądać więźniów. Pomyślałem, że chciałbyś spojrzeć i się zastanowić. Nad czym? Nad swoim życiem. Mam wszystko pod kontrolą. Z doświadczenia wiem, że jeśli ktoś mówi, że ma coś pod kontrolą, to znaczy, że nie ma. Nie ja, u mnie wszystko gra. Na pewno? Tak. Jestem jedyną osobą oddzielającą cię od skończenia tam wraz z nimi. Ludzie mają cię dość. Gwiazda rugby czy nie, stracili do ciebie cierpliwość. Jeśli wniosę oskarżenie, na bank wylądujesz w pace. To prawda. Jestem twoją ostatnią linią obrony. Podoba ci się to, ty stara cioto, co? Chcesz go zobaczyć? Tego chcesz? Chcesz poczuć moją parówę? Chcesz ją sobie wsadzić do ust? Ty stary, mój syn tam zmarł. Cholera.
Uwielbiał rugby. Był dobry. Jedna szarża wszystko zniszczyła. Z morfiny przerzucił się na heroinę. Zrobiłby wszystko za następną działkę. Podkradał i brutalnie kogoś obrabował. Skończył tak i umarł jako ćpun. Byłeś jego ulubionym graczem. Sposób, w jaki biegałeś po boisku. Odwaga, jaką się wykazywałeś. Byłeś dla niego inspiracją. Pomogłeś nam wiele razy. Po prostu się odwdzięczam. Myślałem, że jestem ci coś winien. To moja historia. Chciałeś ją usłyszeć. Oto ona. Puścisz mnie? No dalej. Nek, otwórz, stary. Cholera. Surowy zakaz wstępu. Pod zastaw? Za kogo ty mnie masz? Najlepsze za nic? Nie ma mowy. Robię to z grzeczności. Chyba się nie rozumiemy. Rozmawiam przez telefon. Rozmawialiśmy już o tym. Jeśli chodzi o zeszłą środę... Nek, możesz na słowo? Daj mi chwilę, Charlie. Czego chcesz? Pamiętasz rzeczy, które ostatnio przywiozłem? W samochodzie. Same śmieci, które kupiłeś? Mam $60. No i? Potrzebuję tych rzeczy z powrotem. Czego ty, kurna, chcesz? Wynoś się. Potrzebuję ich z powrotem, stary. O co ty mnie zapytałeś? Że chcę je odzyskać. To zapłać. Przepraszam, poczekaj. Przyszedłeś poprosić mnie o rzeczy, za które ci zapłaciłem bez pieniędzy w zamian? Mam ci je od tak oddać? Próbowałem przyjść wcześniej, ale ciebie nie było. Gdzie się szlajałeś? Nie obrażaj mnie. Nie obrażam cię, pukałem przez dobre 5 minut. Poszedłem do Lucky Lils i je przegrałem. To nie mój problem, wiem. Nie mówię, że to twój problem, tylko proszę o przysługę. Muszę oddać te rzeczy, błagam cię. Następną przysługę? Tak. Przysługa za przysługę. Myślisz, że jaki biznes prowadzę? Poprzednim razem zrobiłem ci przysługę, dając ci więcej pieniędzy niż powinienem. Wiem o tym do cholery, Nek, i przepraszam. Nie chcę prosić, ale potrzebuję tych rzeczy. Będę ci winien, zrobię wszystko, czego będziesz chciał. Będziesz mi winien, już jestem. Nie zapominaj o tym, nie zapomnę. Idź i zabieraj swoje śmieci, są na końcu po lewej. Masz samochód? Nie mam, myślałem, że pożyczę twój. Jesteś kretynem. Idź, zabieraj swoje graty i wynoś się. Idę. Dzięki, Nek. Za wszystko, naprawdę. Lex, idź po ten wózek. Moje nogi.
Moje cholerne nogi. Zabieraj się z ulicy. Co to jest polmenta? Cholera. Tato, chodź zobacz. Nienawidziłem ćwiczeń na wzniesieniach. Nie zapomniałeś o czymś? Powinniśmy mu pomóc? Walić drania. Teraz ukradł wózki sklepowe. Fan numer jeden. Tak się składa, że jestem. Wszystko wróciło na swoje miejsce? Miałbym coś przeciwko przesunięciu kredensu w tamten róg. Co myślisz, Ter? Pewnie, świetny pomysł. Potem możesz zabrać kanapę do tylnego pokoju. Robi się. Wkręcamy cię. Dzięki Bogu, mam wrażenie, że odpadną mi plecy. Nie są już takie jak kiedyś. Odkąd cement cię rozpłaszczył? Widziałeś to? Widzieliśmy wszystkie twoje lokalne mecze. I niektóre wyjazdowe, jeśli było nas stać. Czemu jej nie zabrałeś? Jest nic nie warta. Ma twój autograf. O tym właśnie mówię. Co z ramą? O tym nie pomyślałem. Następnym razem. Nie będzie następnego razu. Nie będę miała okazji cię związać? Nie. Szkoda. Daj spokój, Terry. Porozmawiamy później. Poradzisz sobie? Pewnie, że tak. Hej, sis. Dzięki, staruszku. Potrzebujesz czegoś? Przydałby mi się prysznic. Chryste, panie Terry. Przyniosłam ci ręcznik. Dzięki, zamkniesz drzwi? Jak będziesz wychodzić? Cholera, przepraszam. Walić to. Chryste, słyszałaś kiedyś o pukaniu? Przyniosłam ci ciuchy. Skąd je masz? Kupiliśmy na aukcji. Miałeś je podczas swojego 200. meczu.
Nie ma nic innego w tym domu w twoim rozmiarze. Gdzie reszta moich ubrań? W praniu. Połóż je tam, dzięki. Pizza na zimno czy ciepło? Na ciepło. Kto je zimną pizzę? Ja, po tym jak ukradłeś nam mikrofalówkę. Terry, co? Gapisz się na mnie. Przepraszam. Po prostu siedzisz w tej koszulce, to dziwne. Co ty nie powiesz? Marzyłam o tym całe życie. Nigdy nie myślałam, że się spełni. Terry, tak? Myślisz, że dałabyś radę zapomnieć na chwilę, że jestem na twojej poszewce i traktować mnie jak normalnego człowieka? Nie. Terry? Tak? Spróbowałabyś dla mnie? Proszę. Niech będzie. Dziękuję. Nie jest zła. Mamy szczęście. Mamy Pizza Hut, Eagle Boys, Domino's, Pizza Hero, Pizza Haven. Wszystko, czego chcesz. 5 minut drogi stąd. To była moja ulubiona. Ciasto było naprawdę twarde. Przepraszam, postaram się bardziej. Boże. Kim jest Cody? Co? Twój tatuaż. Tatuaż, który zobaczyłaś, podglądając mnie pod prysznicem? Nie podglądałam cię. Nie? Nie, tylko trochę podziwiałam. Cody to mój syn. Nie wiedziałam, że masz syna. Przez długi czas ja też nie. Gdzie teraz jest? Z matką? Gdzie to jest? Nie mam pojęcia. Widujesz go? Nie. Dlaczego? Tak jest łatwiej. Dla kogo? Moglibyśmy zjeść resztę pizzy w ciszy? Pewnie. Dzięki. O co chodzi? Wiem, ale jesteś tutaj. Wiem, uspokój się. Jeszcze raz. Cicho. Będę w pokoju obok, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Terry, znowu to robisz. Wiem, przepraszam. Strasznie ciężko jest nie myśleć o niepróbowaniu. Jasne, rozumiem. Jestem naprawdę zmęczony. Muszę się przespać. W porządku? Dzięki, Terry. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję, Ben. Dobranoc.
Dlaczego miałabym wpuścić cię do domu? Otwieraj drzwi i mnie wpuść. Odwal się. Wpuść mnie do domu. Odejdź od niej. Na co się gapisz? Na nic. Wracaj do środka. Już idę. Wszystko w porządku? Serio przespałeś się z Daniminią? Wracaj do środka, Terry. Śpi już? Jak zabity. Więc co? Powiesz mi, o co chodziło? Jest kretynem. Zauważyłem. Kto to? Dawca Brydona. Dawca? Przespaliśmy się ze sobą kilka razy i zaszłam w ciążę. Czego chciał? Tego, co każdy facet, kiedy w połowie imprezy zamknęli bar. Jest bardzo źle? Nie. Wyglądasz dobrze. Sądzisz, że mam się dobrze? Zakładam, że tak. Dobrze rozumiem, że nie tylko nie wnosi pan oskarżenia, ale pozwala pan mu u siebie mieszkać? Właśnie tak. Powiem ci, sis, to naprawdę zły pomysł. On jest toksyczny. To nie jest dom Wielkiego Brata. Pracuję z tymi ludźmi każdego dnia. Są beznadziejnymi kłamcami. On nie umie mówić prawdy. Będzie cię karmił kłamstwem za kłamstwem i złamie ci serce. Przeżyliście już wystarczająco wiele. Nie rób tego znowu. Pozbądź się go, zanim się przywiążesz. Doceniam twoją radę, ale to nie bezdomny pies. Był lokalną legendą. Całe miasto stało za nim, kiedy był na szczycie, a teraz odwraca się od niego. To nie fair. Powiem ci dokładnie to samo, co powiedziałem jego byłej żonie. Pierwsza rzecz, jakiej cię uczą w anonimowych hazardzistach, to, że nie da się uratować kogoś, kto nie chce pomocy. Może on nie wie jak. Bzdura. On nie chce się zmienić. Nie sprzedał urny Angeli. Sprzedał wszystko poza nią. Jest w nim trochę dobra. Więc jaką masz strategię? Nie myślałem o tym jeszcze. Lepiej zacznij, bo musisz mieć plan. Jasne. We wtorek jest spotkanie anonimowych hazardzistów w klubie policyjnym. Zabranie go tam to dobry początek. Będę go obserwował. Masz mój numer. Zadzwoń, jeśli będzie ci sprawiał problemy. Dzień dobry. Dzień dobry, śpiochu. Śniadanie dla czempiona. Dobre, ale nie czuję się jak czempion. Dobrze spałeś? Jak niemowlę. To niedobrze. Niemowlęta nie śpią. A ten maluch nie chce mojego cycka. Jedyny w całej dzielnicy. Zmieni zdanie. Jak każdy. Wow. Dzięki, sis. Wygląda świetnie. Słuchaj, myślałem o... Hej, my myśleliśmy. Dzięki. Chciałbyś tu zostać? Aż staniesz na nogi. Dzięki za propozycję, ale jeśli znowu zawalę, nie chcę ściągnąć was na dno razem ze sobą. Nie zawalisz.
Z doświadczenia wiem, że kiedy ktoś jest dla mnie miły, przeważnie oczekuje czegoś w zamian. Co miałoby to być? Chcemy, byś wrócił na szczyt. To wszystko? To wszystko. O życiu decydują najważniejsze momenty, a ty jesteś w trakcie jednego z nich. Co miałbym zrobić? Zrób to, czego mój syn nie potrafił i sam sobie pomóż. Jak niby miałbym to zrobić, Sis? Mógłbyś zacząć od spotkania anonimowych hazardzistów w klubie policyjnym. Dzięki, ale nie jestem zainteresowany. To otwarta sesja, pójdę z tobą, jeśli chcesz. W stylu Terry Lamb. Sam nie wiem, Sis. A co masz do stracenia? Nic. Właśnie. Przejrzałem ich stronę internetową i myślę, że powinniśmy wprowadzić dla ciebie jakąś rutynę, żebyś nie siedział bezczynnie cały dzień. Musimy znaleźć ci jakieś zajęcie, jakiś cel, tak jak wtedy, gdy grałeś. Pomoże ci to, jeśli pragnienie wróci. No dobra. Co robisz, kiedy masz ochotę grać? Gram. A gdybyś mógł robić coś innego? Nie mam pojęcia. Co mówią na stronie? Każdy jest inny. Musisz znaleźć coś dla siebie. Niektórzy biegają, inni więcej pracują, jeszcze inni uprawiają jogę. Nawet masturbacja może być. Sis, nie pracujesz i nie masturbujesz się całymi dniami, więc myślę, że powinniśmy skupić się na ćwiczeniach. Zadbaj o swoją formę. W zdrowym ciele zdrowy duch. Co myślisz? Myślę, że jesteś bardziej walnięty niż Brian Smith. Ale w przeciwieństwie do niego jestem zwycięzcą. Nigdy nic nie wygrałeś. Smakuje ci bekon? Pewnie jest dobry i chrupiący, dzięki. To jakaś głupota. Ze wszystkich głupich rzeczy, jakie robiłem, to jest najgłupsza z nich. Głupsza niż dożywotnie wykluczenie z profesjonalnego sportu za ustawianie meczy? Celna uwaga. Krawat oznacza, że bierzesz to na poważnie. Pomyśl o tym, jak o rozmowie o pracę. Co byś na siebie założył? Nie mam pojęcia. Nigdy nie miałem pracy. Nigdy nie miałeś pracy? Nigdy. Po prostu grałem w rugby. Kiedy ja szedłem na rozmowę o pracę, zawsze miałem na sobie garnitur. Widziałeś, jak ubieram się do pracy? Do czego zmierzasz? Musisz pokazać trochę dumy. Jeśli będziesz wyglądał jak bezdomny, ludzie pomyślą, że nie masz szacunku dla samego siebie, ani dla nikogo innego. Możemy iść? Jeszcze nie. Co się dzieje? Denerwuję się. Bzdura, widziałem, jak mierzysz się z Tillisem i Webki, gdy 50 tysięcy fanów domagało się twojej głowy, ale ty się nie zawahałeś. Nigdy nie denerwowałem się przed meczem. Byłem w 100% pewien swoich umiejętności. Jesteś dokładnie jak wszyscy, którzy tam są. Tego się boję. Słuchaj, Ben, nie możesz już tego ignorować. Musisz się wziąć za siebie, zmierzyć się z tym, zanim zmarnujesz resztę swojego życia. Co robisz? Tommy robił to przed każdym meczem. Zawsze działało. Zrobisz to mocniej? Chcesz spróbować? Nie, chodź. Cholera. Masz tupet, że się tu pokazujesz. Wisisz mi masę kasy. Nie szukam problemów, kolego. Nie jestem twoim kolegą i nie obchodzi mnie, czego chcesz. Zrujnowałeś mi życie. Wszyscy mówili, że BK się sprzedał, ale ja w to nie wierzyłem. Powiedziałem, że jest dobrym człowiekiem. Nie zrobiłby tego. Nie ma mowy, że zrobiłby coś takiego. Jest bogaty. Dlaczego miałby ustawić grę? Więc postawiłem przeciwko inwestorom. Wiesz dlaczego? Bo ci ufałem i zgadnij, co się stało. Przegrałem i straciłem wszystko. Co za fiut ze mnie. A potem straciłem pracę i żona mnie zostawiła. Wystarczy. Potem straciłem dom i samochód, i moje dzieci, moją rodzinę. Musisz się z tym pogodzić, to ty je przegrałeś.
A teraz tu przychodzisz. Masz czelność tu przychodzić, do jedynego miejsca, gdzie mogę czuć się dobrze. Za kogo ty się masz? Uspokój się, kolego. Jestem nałogowcem, tak jak ty. Nie jesteś taki jak ja. Jesteś trucizną. Uspokój się. Jesteś trucizną, koleś. Ty i twoje trujące śmieci. Wynoście się. To otwarta sesja. Ma prawo tu być. Nie ma. Ty się uspokój, psie. Uważaj, co mówisz i pamiętaj, z kim rozmawiasz. Stawiasz się za nim? Ma tu prawo być tak samo jak ty i ktokolwiek inny. Może jego obecność nauczy cię trochę tolerancji. Tak, poradzę sobie. Świetnie. Radzę sobie. Pewnie. Radzę sobie. Wystarczy. Musisz się nauczyć, kiedy się zamknąć, Dirk. Cholera. Raz śmieć, zawsze śmieć, Kelly. Zamknij się, albo sam cię zamknę. Dalej, staruszku, pokaż, co potrafisz. Idziemy. Boisz się? Chodź do środka. Dobra, chodźcie do środka. Spotkanie się zaczyna. Cholerne spotkanie się zaczyna. Cześć, ślicznotko. Wygrasz dzisiaj? Muszę wiedzieć, czy wygrasz. Jesteś śliczna. Wygrasz dla mnie ten wyścig? No dalej. Szybciej. Twój osioł to porażka, Marshal. Spadaj, Kelly, ty żulu. Badałeś ją na wściekliznę? To ty powinieneś martwić się wścieklizną, BK. W takim razie uważaj, bo cię ugryzę. Zawsze byłeś nieudacznikiem, BK. Jesteś gównożercą, Marshal. Jesteś gównożercą. Puść go. BK, puść go. Uciekaj. Co się dzieje? Idziemy, kolego. Widziałeś to powalenie? Zostały 2 minuty. Podawajcie zakłady. Cześć, Abe. Cześć, BK. Wszystko w porządku? Pewnie. Zwycięzcy zawsze się uśmiechają. Wyluzuj się. Wyluzuje się. Wszystko gra. Tak? Piątka na Gremlina. Pewnie. Piątka na Gremlina. Do zobaczenia za tydzień, Abe. Do zobaczenia, Phil. Chryste, panie, co ty robisz? Chcesz, żebym dostał zawału? Przepraszam, to ja, BK. Wszystko w porządku? Pewnie. To znaczy, nie.
Nie masz przypadkiem jakiejś gotówki? Jestem spłukany. Ben, wiesz, że jakbym mógł, to bym ci pomógł. Ale dzisiaj im się wyjątkowo poszczęściło. Jasne, rozumiem. Wiesz, że normalnie bym cię nie prosił, ale nie jadłem od kilku dni. Potrzebuję trochę kasy, żeby przetrwać. Na jedzenie? Na jedzenie. Mam 20. Jesteś cholerną legendą. Na jedzenie. Oddam ci. Wiem. Dzięki, stary. Pozdrów Rowenę ode mnie. Jasne. Trzymaj się, BK. Dzięki, stary. Co za niespodzianka. Terry? Nieźle. Dzięki, to tylko trochę makijażu. I 19 piw. Oszalałeś? Tak. Paland. Terry, wracaj do środka i baw się dobrze na randce. Nie byłam na randce, kretynie. Szukałam ciebie. Umalowałaś się specjalnie dla mnie? Na to wygląda. Podekscytowała mnie perspektywa wyjścia z domu. Terry, nie rozumiem. Dlaczego się o mnie martwisz? Czy to tak ciężko zrozumieć dlaczego? Tata chciał wziąć niepłatny dzień wolny, żeby cię szukać i musiałam go powstrzymać. Doceniam to. Nie musicie się o mnie martwić. Właśnie widzę, jesteś żałosny, Ben. Wynoś się. Terry, odwal się. Terry, odsuń się. Nie stawiaj na mnie krzyżyka, proszę. Nie stawiaj go na samym sobie, to my nie postawimy. Ja nie postawię. Wsiadaj. Jakaś dziewczyna wylała na mnie piwo. Nie miałabyś ręcznika? Mokre chusteczki. Lepsze to niż nic. Tak, wczoraj obchodziliśmy trzecią miesięcznicę. Uwielbiam ją. Dzięki, nie ma za co. Opiekunka kończy pracę za godzinę. Zatrudniłaś opiekunkę, żeby mnie poszukać? Tak. Jesteś drogim przyjacielem w utrzymaniu BK. Często to słyszę. Uważam, że jesteś tego wart. Tego nie słyszę tak często.
Nie żartowałeś. Co? Nie mam opryszczki. Nie, po prostu wolę ciasta. Nawet dobre. Smacznego. O co chodzi? Miałam nadzieję, że zabierzesz mnie w lepsze miejsce. Do Sizzlera albo kawiarni. Następnym razem. Serio? Pewnie. Nie waż się tak robić, kiedy będziemy ze sobą publiczni. Nie będę, obiecuję. Ben. Chyba twoja mama przyjechała. Cześć, skarbie. Jak było? Świetnie, dzięki za pomoc. Nie ma za co. Jest głodny, mam go nakarmić? Nie, poradzę sobie. Co my tu mamy? Pan Tygrys. Dzięki. Jak minęła ci noc? Lepiej niż mnie? Wiesz, że jakiś facet śpi w twoim samochodzie? Tak. Zazwyczaj tracą przytomność w moim łóżku. Pozdrów dziewczyny z Hooters. Nie ma sprawy. Tak, mamusia pracowała w Hooters. Cześć. Cześć. Zobacz, jaki jesteś silny. Chcesz go podtrzymać? Pewnie go upuszczę. Nie jest piłką. Kiedy w moim życiu upuściłem piłkę? Lubicie. Jest tylko człowiekiem. Cześć, młody. Mały pajączek wspiął się porynnie. Dziadek położy cię spać. Chłopak ideał. Dzięki, tato.
just when it's needed, brilliant vision, Kelly is carving them up. Stunning, simply stunning. We are running out of superlatives for Ben Kelly. Who else? Nadal gdzieś tam jest. Tak myślisz? Jestem tego pewien. Jaki masz rozmiar buta? Widzę, ale nie wierzę. W co? Biegasz bez radia pod pachą. Dziwniejsze rzeczy się zdarzają. Co ty nie powiesz? Zaproponujesz mi podwózkę? Niedoczekanie. Gnojek. Chyba nie popełniłeś żadnego przestępstwa. Dzień wciąż jeszcze młody. Jakbym nie wiedział. Dobrze ci idzie. Oby tak dalej. Fajne buty. Odwal się. Wstęp wzbroniony. Z taksi. Jak twoi chłopcy? Będziemy dzisiaj robić podania, 80. To dobrze, na pewno wrócicie do siebie. Mam taką nadzieję. Jesteś trenerem? Tylko w tym roku. Martwię się trochę o kolejny. Wysyłają mnie na misję. Szukam zastępcy. Byłbyś zainteresowany? Bycie trenerem nie jest w moim stylu, ale buduje charakter. Powinieneś to przemyśleć. Zastanowię się. Dzięki. Dobrze cię było widzieć. Pamiętaj, nisko i z przytupem i na pewno dasz sobie radę. Do zobaczenia później. Myślisz, że coś bierze? Co niby? Nie wiem, może dopalacze? Na to trzeba mieć pieniądze. Racja. Może jest szalony? Nie jest. Może jest bi? Biseksualny? Choroba dwubiegunowa? Też nie. To dlaczego tak dziwnie się zachowuje? Myślę, że jest szczęśliwy. Ma to sens. Szczęśliwi ludzie są dziwni. Co ty nie powiesz? Zamierzasz kiedyś przestać? Czuję się zmęczony, patrząc na ciebie. Mam wrażenie, że jeśli przestanę, znowu będę chciał grać. Pamiętaj, to maraton. Co? Życie? Cholera. Wiem. Wiedziałeś, że klubowy doktor zdiagnozował u mnie ADHD po tym, jak zrobiłem 72 blokady podczas jednego meczu? Uznali, że to dlatego robię to, co robię. A co ty myślisz? Przed chwilą ci powiedziałem, nie chcę myśleć. Tylko blokować. Dokładnie, tak jak kazał trener.
Cholera, chciałbym, żeby ułożyli plan na życie. Wszyscy byśmy chcieli. A propos planów. Co planujesz odnośnie Terry? Przepraszam za to. Po prostu zasnęliśmy razem na kanapie. Nie potrzebujesz mojego błogosławieństwa. Naprawdę? I tak byś go nie dostał. Terry dokonuje własnych decyzji, jeśli chodzi o facetów, dobrych czy złych, w większości złych. Tylko pamiętaj, że życie to maraton. Rób to powoli. Planuj na pełne 80 minut. Więc co teraz, Romeo? Myślałem, że zabiorę ją na kolację do Sizzlera. Sizzlera? Tak. Przecież jest zamknięty. Zabiorę ją, kiedy będzie otwarty. Zamknięty na zawsze. Jak zamierzasz zabrać moją córkę do miejsca, które nie istnieje? Byłoby to trochę skomplikowane, delikatnie mówiąc. Nic nie zrobiłem. Uspokój się, nie przyszedłem cię aresztować. Przyniosłem ci to. Dzięki, Shero. Nie ma za co. Jeśli robisz to na poważnie, musisz mieć profesjonalne buty, a nie te starocie. Wiem, że wybierasz cięższą drogę, ale wyglądają jak psi gryzak. No weź, to moje K26. To najwyższa półka, mam je od lat. Na to wygląda. Ich miejsce jest w muzeum. Myślałeś o propozycji Steve'a Stacka? Starałem się nie myśleć. Powinieneś. To dobra okazja na odwdzięczenie się społeczności. Sporo im zawdzięczasz. Czy ja czegoś nie wiem? Nie powiedział ci? O czym? Dostał propozycję trenowania dzieciaków od Steve'a Stacka, kiedy on będzie w Afganistanie. To świetnie. Myślisz, że to dobry pomysł? Pewnie. Co ja wiem o dzieciach? Znasz się na grze lepiej niż większość. Dzieciaki uwielbiają się uczyć. Pomożemy ci. Jasne. Co ty na to? Zazwyczaj rozczarowuję ludzi. Tylko jeśli odmówisz. Sam nie wiem, Sis. A co innego masz do roboty? Zajmiesz czymś głowę. No właśnie. Użyjesz głowy tam, gdzie używasz rąk. Cholera. Niech będzie. Treningi są we wtorki i czwartki, w 5:30 na boisku. Dzięki. Będziemy na ciebie czekać. Do zobaczenia. Pasują? Lepiej niż twoje. Dlaczego tak długo to trwa? Kobiety potrzebują czasu na przygotowanie. Nie aż tyle. Zatrąb. Nie trąb, to niegrzeczne. Musisz iść i zapukać. To niedorzeczne. Trąbienie jest niedorzeczne. Zaczynasz z trąbką, kończysz sam. No idź. To jakiś absurd. Zerwij kwiaty. Odwal się. Kobiety uwielbiają kwiaty. Jane Austen tak mówiła. Jane kto? Po prostu weź tego kwiatka. Cześć, cześć. Mam dla ciebie kwiaty. Wiesz, że to chwasty? Kurde, nie wiedziałem. Nie szkodzi, lubię chwasty. Daj mi chwilę.
Mówiłeś, żeby nie trąbić. Ominęliśmy Macas. Nie jedziemy tam. A dokąd? Scotty's. 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 Niemożliwe. Byłeś tam kiedyś? Pewnie sponsorowali króla boiska. W takim razie często tam bywałeś. Kilka razy. Byłeś tam, odkąd przestałeś grać? Tylko raz. Nie to samo, kiedy grałeś, co? Nie to samo. Idź pierwsza, dołączę do ciebie. Sis, wiem, że to upokarzające, ale mnie na to nie stać. Pewnie, że cię stać. Nie stać, ta knajpa jest za droga. Sprawdź kieszenie. To za dużo. Wystarczająco na taksówkę i gumki. Nie myślałeś chyba, że dam ci moje. Przeterminowały się, zanim się urodziła. Zabawny z ciebie drań, Sis. Jedyne, co macie robić, to dobrze się bawić. To jedyne, o co proszę. Załatwione, Sis. Posłuchaj, może wchodzenie tam to nie najlepszy pomysł. Nie chciałabyś pójść do Macas. Macas dla nas nie istnieje. Chodź. Jesteś Scotty? Jestem Cameron. Macie rezerwację? Tak, Kelly. Kelly? Stolik dla dwojga? Właśnie tak. Proszę, proszę. Duch poprzednich sezonów przybył nas nawiedzić. Muszę ci to oddać, BK. Masz jaja. Znacie się? Benny jadł tu kiedyś za darmo cały czas, co nie, Benny? Nawet kiedy nie były darmowe, nieprawdaż? Przyszedłeś zapłacić? Przyszedłem zamówić dwa dania w cenie jednego. Świetnie. Czyli nadal jesteś popularny. Z kim będzie jadła? Ze mną. Ciekawe. Nigdy nie uważałam cię za zabawnego. Więc mamy tutaj mały problem. Jak zamierzamy go rozwiązać? Proste. Twój chłopaczek musi mi zapłacić. Przekażę jej. Odda mi i jesteśmy kwita. Nie mam przy sobie gotówki. Podzwonił, jest chory. Cholera, po prostu świetnie. Chwila. Chcesz pobrudzić sobie ręce? Co? Brakuje mi kogoś na zmywaku, a ty wisisz mi sporo kasy. Mógłbyś to odpracować. Twoja panna je za darmo. Może nawet dam ci napiwek. Nie jest moją dziewczyną. Jakby mnie to obchodziło. Zagrasz w zespole dla odmiany? Jestem na randce. Powiedziałeś, że nie jest twoją dziewczyną. To nasza pierwsza randka. Uroczo. Zmywak albo dzwonię na policję. Świetnie. Kuchnia jest na tyłach. Miętówki nie są za darmo. Przepraszam za zrujnowanie wieczoru, ale długo czekałam na ten moment. Ja też. Nigdy nie widziałam, żeby pracował tak ciężko. Z drugiej strony, nigdy nie widziałam, żeby w ogóle pracował. Co? Chciałbyś to powtórzyć? Wal się. Zapłacę ci. Jak, za pracę czy coś? Nie dajmy się ponieść. Mówię o okresie próbnym. Muszę wiedzieć, czy mogę ci zaufać. Jeszcze kilka godzin temu chciałaś wzywać policję. Blefowałam. Spodziewałam się, że każesz mi się odwalić. Zresztą nie po raz pierwszy. Udowodniłeś mi, że warto dać ci szansę. Chcę ci dać jeszcze jedną. Visa FO jest po terminie i nie mogę płacić mu na czarno. Co ty na to? Dziękuję. Przepraszam. Zakładam, że nadal robisz to jak pies. Tylko dla ciebie, skarbie.
Dzięki. Zakładam, że była to najgorsza randka twojego życia. Najdziwniejsza, ale nie najgorsza. Serio? Po świecie kręci się masa dupków. Gorszych ode mnie? Tego nie powiedziałam. Ale pocieszenie. Nie jesteś taki zły. Gdyby moja walnięta mama nadal żyła, powiedziałaby, że jesteś zagubiony. Nic, czego nie naprawi TLC. Nadal nie chcesz wracać? Jeszcze nie. Chcesz zobaczyć coś fajnego? Pewnie. Fajne? Bardzo. Siadaliśmy dokładnie tam. Ja, tata i Davy. Przychodziliśmy wcześniej, żeby zająć miejsce. Tata wpatrywał się w ciebie przez lornetkę. Uważał, że możesz wszystko na boisku. Tak? A ty? Udawałam, że jestem twoją dziewczyną. Serio. Nienawidziłam tych snobek. Dostawały najlepsze miejsca, ale nigdy nie oglądały gry. Nie doceniały ani chłopaków, ani gry. Mam stąd najlepsze wspomnienia. I ja też. Takie jak teraz. Takie jak teraz. Mogę cię o coś spytać? Dlaczego to zrobiłeś? Zaprzedałeś to wszystko. Nie mam pojęcia. Może twój staruszek ma rację. Myślałem, że mogę wszystko. I teraz spójrz na mnie. Cholera. To samochód dawcy. Zatrzymaj się tutaj, dzięki. Idź do środka, zamknij drzwi, ja to załatwię. Mówiłem ci, że jeśli jeszcze raz się tu pokażesz, to cię rozwalę. Kogo spodziewałeś się tu zobaczyć? To samochód Lionela. To był samochód Lionela, teraz jest mój. Dobra dziewczyna z tej Terry. Zawsze znalazłem dla niej czas. Każdy, kto rodzi Lionelowi Bankarta, zasługuje na medal. Szkoda by było, gdyby coś się stało jej i jej ojcu, nie uważasz? Czego chcesz? Jesteś mi winny przysługę. Myślisz, że zapomnę? Wiesz, że mam pamięć słonia. Wsiadaj. Gdzie twoje maniery? Zamknij drzwi.
Wszystko gra? Pewnie. Czego chciał? Wszystko jest dobrze, Terry. Zająłem się tym. Musiał czegoś chcieć. Masz Panadol? W szafce nad mikrofalówką. O czym rozmawialiście? Przyszedł przeprosić. To nie brzmi, jakby to był on. Chyba nasze ostatnie spotkanie przemówiło mu do rozumu. Może. Cześć, maluchu. Jest zmęczony. Ja też. Pora, żeby mali chłopcy poszli spać. Tak, byłeś dzisiaj bardzo grzeczny. Kocham cię. W takim razie do zobaczenia rano. Poczekaj chwilę. Co? Nie podobam ci się? Żartujesz sobie? Więc o co chodzi? Chcesz, żebym to zdjęła? Nie, nie przeszkadza mi to. Co się dzieje? Możemy chwilę razem poleżeć? Pewnie. Ale nadal chcesz się ze mną przespać? Tak. Chciałam się upewnić. Czekam na wasze opinie, czy gracze rugby są wzorami do naśladowania, czy jednak nie. Zsi, kolego, no dalej, zsi. Tak, z grzeczności. Następnym razem mi zapłacisz, rozumiesz? Zapłacisz. Rozmawiam z Jayem Edgarem Hooverem. Zsi i płać. Mam ochotę to zrobić jeszcze raz. Wynoś się, masz czas do środy. Musiałem na to patrzeć? Jeden obraz jest wart więcej niż 100 słów. 1000. Jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów. A co, jesteś wujek Google? Lex, jedź na przejażdżkę.
Nie pojawił się? Na to wygląda. Dobra robota, chłopcy. Nie rób tego. To jest chore. Jesteś mi winien. Nie mogę. Pomyśl o dzieciaku. Dobry chłopiec. Lituje się nad nim. Daję mu pracę, a on nie przychodzi. Nawet nie zadzwonił. O czym ty mówisz? Twój chłopak. Nie ma go tutaj? A na co ci to wygląda? Nowy krzyk mody? Gdzie on jest? Mieliśmy iść na randkę. Ty mi powiedz. Co ty robisz? Zostaw moją torbę, gnoju. Na co czekasz? Wsiadaj. Jedź. Pomocy. Niech ktoś wezwie pomoc. Zadzwoń po karetkę. Sis, mówi, że to rabunek, który nie poszedł zgodnie z planem. Doszło do przepychanki i starszy mężczyzna miał zawał serca. Próbował go reanimować, ale bez skutku. Oskarżą go o nieumyślne spowodowanie śmierci. Mogę go zobaczyć? Przykro mi, dopiero po przyjęciu. Organizuję mu pomoc prawną. To dobry facet, zrobi co w jego mocy. Pomożemy mu, ale nie wygląda to dobrze. Zrobiliśmy co w naszej mocy.
Tato. Niedźwiedzie są w absolutnej desperacji. Czas się kończy. Kelly może być kluczem do wielkiej ucieczki. Zobaczmy, co zrobią. Zobaczmy, kto odpuści pierwszy. Piłka po stronie niedźwiedzi. Doskonałe zagranie. Kelly rozrywa ich na strzępy. Niesamowite, po prostu niesamowite. Zaczyna nam brakować komplementów pod adresem Kelly'ego. Kto inny? Kto inny jak nie Kelly? Niesamowite, to zawsze on. Zawsze mówimy, że nikt nie jest większy od gry. Ale jaką szansę mają niedźwiedzie bez... Wyłaź stamtąd, Beck. Widzisz? Czyż to nie jest piękne? Naprawdę nie jest taki zły. Tekst polski Nadia Gołębiewska. Czytał Maciej Więckowski.